Lanitsek! Így passz! Orgondora! A gyárom szavar, ügyadó! Wszystko będzie dobrze. Wiele dni tkwiłem w tym cholerstwie. Dobrze się to oglądało. Ukryj się gdzieś. Uważaj. Witaj, wędrowcze. Widać, żeś nie z tych stron. Ta zbroja samuraja wygląda na drogą. Skąd ją masz? Kupiłem ją od łupieżców. Cóż, trzeba odwagi, by nosić ją na Iki. Tsubaki handluje barwnikami do końskich zbroi. Zdobyłem ostatnio koński pancerz. Nosił go koń Kazumasy Sakaya. Słyszałam, że jest przeklęty. Jeśli koń cię nie zabije, może sobie pomożemy. Widziałeś gdzieś chorągwie Sakajów? Przez pogodę wyblakły i teraz są białe jak śmierć. Mieszkańcy Iki oznaczają nimi miejsca, gdzie samuraje doznali haniebnych porażek. Ktoś powinien się ich pozbyć. Niech stare rany się zagoją. Skupmy się na czekającej nas walce. Dobry pomysł. Może i zadziała. Ja potrzebuję materiału. Przynieś mi chorągwie, a przetestuję na nich nowe barwniki. Może coś dla ciebie zostanie. To bardzo uczciwa wymiana. Trzymaj się, Tsubaki. Pokaż, na co cię stać! Dlaczego uciekłeś? Ryudzo mówi, że pozbędziesz się mnie, kiedy tylko urodzi ci się syn. Twój przyjaciel się myli. Droga przed tobą może zająć całe życie. Muszę być silny. Uwolnij mnie!
Uwolnię cię. Następnym razem stawiam ci sakę. Idź, dbaj o siebie. Szukacie mnie? Towarzyszy ci śmierć. Nie unikniesz tego. Który z was jest najlepszy? Thank you.
roślinność kwitnie. Kamień dzieli na dwoje. Strumień zostaje. Pojniczu. Usiądźmy na chwilę. Potrzebna nam siła jest wokół nas. Dziękuję, Paniczu. Już mężczyzna ledwie potrafił siedzieć na miejscu. Wizja orlicy. Nawet kiedy panuje cisza, słyszę jej głos w szmerze trawy czy szumie fal. Weź swój miecz, podetnij żyłę i wskocz do wody. Niech gorące źródło zmyje twoją porażkę. Daj mi spokój.
Ten kanion. Ojciec zginął niedaleko stąd. Oszukiwałeś. Nie wiem jak, ale jestem tego pewien. Jesteś mi winny 20 monów. A teraz wracamy do obozu. Uczono mnie, że dług wobec oszustów jest nieważny. Mnie uczono, że to żaden wstyd uznać zwycięstwo kogoś lepszego. Następnym razem sprawdzę twoje strzały. Ja wezmę strzały, ty przynieś pieniądze. Ostatnia bitwa. Ostatnia walka. Później przygotujemy się do opuszczenia tej cuchnącej wyspy. Wybacz. Chcę pomówić z moim ojcem. Oczywiście. Włodarze pana Shimury pobiorą podatki i zajmą się polami. Ojcze, pozwól. Dobrze. Chodź ze mną. O co chodzi? Po kampanii... Nie chcesz tu zostać? Sprawować władzę nad wyspą Iki? To nie dla mnie. Domem są mi Omi i Pola Bitew. A ty zostałbyś, żeby tu rządzić? Tak myślałem. Ale po tym, co przeszliśmy, dopiero walcząc, czuję, że żyję. Jesteś Sakajem. Co masz na myśli? Niech Shimurowie zajmą się prowadzeniem zapisków i narad. My jesteśmy jak błyskawica, lawina niszcząca górę. To właśnie klan Sakajów. Rozumiem, ojcze. Ja niegdyś miałem cię za słabego, bez charakteru. Czas spędzony razem pozwolił mi... Panie Sakaj! Proszę o wybaczenie. Zwiadowcy mają pilne wieści. Dobrze, idę. Muszę iść. Przygotuj się. Słuchaj się mnie. Wszystko będzie dobrze. Co chciałeś powiedzieć, ojcze? Nasz czas spędzony razem. Mogę zgadywać, ale się nie dowiem.